tvpodkarpacie.pl. Już od ponad roku trwają prace związane z rewitalizacją centrum Sanoka. Sprawdziliśmy, jak na te rewolucyjne zmiany zareagowali mieszkańcy naszego miasta. Tu jest całkiem nieźle, tylko mogłoby to być troszkę szybciej zrobione. Proszę panią, przestrzeń, luz, no i dekoracyjnie elegancko wygląda. No, w bardzo pozytywnym sensie, tylko że szkoda, że tak długo to trwało. Bo jednak problemy z komunikacją tutaj były najgorsze. Ale zmiany są na plus, tak? Pewnie, tak. Że tak. I nie brakuje niczego. Nie. Jak najbardziej. Tak. Dużo kamienia jest tak wstawione. Czyli brakuje zieleni, tak? Troszkę zieleni brakuje. Kwiatów więcej. Bardzo mi się podobają. Fajnie, że tutaj w końcu ktoś zadbał o Sanok. A spotkaliśmy się z opinią, że za dużo jest tutaj betonu, za mało zieleni. Mi osobiście to nie przeszkadza. Kiedyś tam na tym centralnym placu, tam te wierzby płaczące, to, bo ja jestem leśnikiem, od tego zacznijmy. Brakuje na pewno. No. Przede wszystkim takie stare miasta jak Sanok powinny eksponować swój taki historyczny charakter, a nie iść w taką masową stronę kostki, która jest wszędzie i wygląda dokładnie tak samo i niczym nie definiuje tego miasta. No i właśnie traci się przez to taką odrębność, która jest czymś fajnym. Więcej jest po prostu miejsca. Mi się naprawdę Sanok bardzo podoba. Jak podobają wam się zmiany w centrum miasta? No na pewno. Nie, mi bardzo, bo jest tak jakoś jaśniej, nie tak brudno, jak kiedyś. W sumie to się nad tym nie zastanawiało, ale na pewno jest lepiej. Także mam nadzieję, że to na korzyść będzie. Bardzo mi się podobają. No naprawdę teraz jest tak inaczej, europejsko bym powiedziała. Podoba mi się. Za dużo według mnie betonów. Same betony, jak tu przygrzeje, to będzie można się udusić. Chodniki bardziej takie szersze, nie trzeba uciekać na pobocze. Jestem sanoczanką i bardzo mi się podoba ta zmiana. A nie przeszkadza pani ten wydłużony czas trwania tych prac? No, to przeszkadza oczywiście, ale nic, coś za coś. Poczekamy, zobaczymy. Bardzo ładnie jest zrobiony rynek. Bardzo korzystnie i naprawdę Sanok zupełnie zmienił swoje oblicze. A czy wydaje się pani, że centrum teraz stało się miejscem, gdzie można odpocząć, relaksować? Z pewnością, tak. Jest ciszej. W pozytywnym kierunku to wszystko idzie raczej, tylko długo to trwa strasznie. Ludzie mają utrudnione poruszanie się, nie, po mieście. No, wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, tak powinno być. Jest chludnie. No. Jest więcej miejsca. Przyjemnie się chodzi. Właśnie, jest lepsza atmosfera. Po prostu jest fajnie teraz, lepiej. Tak jest przejrzyściej. Te drzewka bardzo ładnie wyszły. Także pozytywnie. I niczego tutaj panu nie brakuje? No ja wiem, może ławeczek więcej, ale może jeszcze będą. Także to jeszcze nie jest wykończone. To jeszcze może nas czym zaskoczą. Ogólnie myślimy, że bardzo pozytywnie. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo dziwią nas te kwadratowe cuda na tych drzewkach. Nie wiemy, czemu to ma służyć tak właściwie. No trochę zieleni brakuje, no. Jak jest, tak jest. Światło przede wszystkim, że jest. Światło, że są ulice oświecone, bo po ciemnościach chodzić to jest ciężko. Najlepiej, żeby było jeszcze więcej zieleni. Mogą być. Ja tu na rzadko jestem, więc widać, że są postępy. Ładne zmiany są. Korzystne? A co się konkretnie panu podoba? Ogólnie wystrój, jaki tu będzie prezentowany. Będzie mniejszy ruch samochodów, a będzie można po prostu pochodzić, pozwiedzać, pooglądać. Dobrze, tylko remonty trochę są i no i czasami, trwają, tak? Czasami trudno przejść. Bardzo nam się podobają. Bardzo nam się podobają. No ładnie tu chodniczki wyglądają w tej chwili. No tylko jeszcze parkingów trochę by pasowało, żeby było, bo nieraz nie ma gdzie stanąć autem. Podoba mi się właśnie, podoba mi się ten plac, który budują Świętego Michała nowy. Za dużo jest tego wszystkiego rozkopanego, no nie? I to dużo utrudnia, tak? To utrudnia strasznie przejścia, przejazdy, wszystko. Nie? Trochę za dużo betonu, jak dla dzieci to trochę mogłoby być trochę mniej. Tej zieleni takich wiec troszeczkę powinno, ale jest dobrze. tvpodkarpacie.pl